Assassin's Creed 4 wideo recenzja. Assassin's Creed 4 jest to czwarta część gry Assassin's Creed. Jest to gra typu chodzimy takim kapturzystą, skaczemy, różne akrobacje takie. Recenzowałem jedną część, możecie zobaczyć na moim kanale. Jest taka, nawet taka średnia gra, nie była jakaś moja spodobana. Chodzimy takim dziadem i skakało się tam, po ścianach się biegało i taka walka była, że tylko jeden klawisz się nawalało i takie nudne. A zobaczymy, jak jest w części tej. Jest to najnowsza część. No i tak włączamy grę. Ta część była, nie spodobała mi się. Zobaczymy, czy tutaj coś poprawiono, polepszono, co zmieniono. Gra jest po polsku. Tutaj widzę, że po polsku mamy menu. Ładne menu, tam się coś z tyłu rusza. Mamy tutaj różne takie rzeczy. Ciekawe, czy w grze jest polski dubbing. A to by było dobre. Patrzcie, nawet Assassin Murzyn. Fajnie, jakby się grało Murzynem. A, no tak. Aha. Fajna, przyjemna muzyczka w menu. Spokojna i wesoła. Dobre. Od razu jakaś akcja. Statek? Strzelają się statki. Wow, od razu jakaś akcja. To lubię. Nie ma polskiego dublingu. O! To pewnie jest nasz bohater. To my gramy tym. To takie są jakby pirackie czasy. To lubię. Lubię piraty. Zobaczmy nasz bohater jak wygląda. Fajny. Taki. Opaskę ma jak jak Rambo. I takie jasne włoski. Fajny. Czy muskularny. Widzę, pada deszcz i tutaj statki pływają i się strzelają. Fajnie! Szkoda, że ma warkocza trochę babsko. Patrzcie, jakie widoczki! Jakie... Ciekawe, czy tam można wszędzie chodzić. Będę... Płynę statkiem! Dobre! Kręcę kierownicą! Jestem kapitanem, jak piraci z Karaibów. Ale dobre! Wow! Strzelają! Ale akcje na początek! Nie myślałbym nigdy, że można czymś pływać. Wow! Buria! Statek! Strzelaj! Mogę... O! Strzelać można tutaj wszystko! To musimy ich pozabijać chyba. Ale... Łodyjczka jest taka se. Taka nawet... O! Trochę taka... Ale to nic! Ła! Wielki statek! Macie! Strzelać! Oni... Piraci? Oni strzelają takimi kulami, armatami. Strzelają to, palą i strzelają w innych ludzi.
przypali to tam szlach. I tak właśnie rozwalają inne statki. A widzicie, kule takie lecą. To jest trochę źle, bo nie wiem jak strzelać, bo nie mam celnika. Faj minus. Tak za bardzo nie widzę. W ogóle ja już nie wiem, czy ja gram w Assassin's Creed, czy ja gram w jakieś piraty. Jeszcze został jeden statek. Strzelajcie! Szał! No! No! Tak jest! Udało się! Ładne akcje! Nie da się przyspieszyć? Co? Zabił go! Ło! Is it dangerous? Edward. Co? Privateer. Co za baba? Is it dangerous? Co? Wouldn't pay so nice if it was. On żyje? Why not sell with the king's name? Nie da się tego przyspieszyć, tych pokazówek. Ten minus jest gry, bo na razie dużo pokazówek, a grania prawie nie. No dobra, jeszcze skończyła pokazówka. To jednak my znowu jesteśmy tutaj, nie wiem co to było wtedy. Ale to jest rozwalone i zobaczę, czy można tutaj wszędzie płynąć. Bo płynę w drugą stronę. Ciekawe, czy jest taki duży świat jak w GTA otwarty. Bo widzicie, tam są jakieś góry. Co? Jakieś dymy. Co? Zginęłem! Ale to nieprawdziwe! W ogóle nieprawdziwe! Czemu? Jak płynę gdzieś, to ja od razu ginę. No dobre, czyli nie mamy świata dużego, a otwartego minus. Musimy płynąć tam, gdzie jest ta kropka. Ale grafika jest naprawdę bardzo ładna. Mało grze jest taka dobra grafika. Ładna jest bardzo. Naprawdę to jest bardzo plus gry grafika. Jej ładność. Patrzcie, to jest jakaś taka dżungla. Jak zagubieni. On tak się też rozwalił i zagubiony. Nie da się przyspieszać tych pokazówek. Czekajcie, bo to było takie coś, że... O, przyładnie. Tym może się przyspiesza. Aha! Nie, no to... Dobre, odkryłem. Tutaj jest, tutaj macie, że... przytrzymać E. Że przytrzymujemy. O. Czyli jednak da się przyspieszać. Nie jest minus to. O, jesteśmy tutaj teraz... tutaj... w takiej plaży. A, fajnie. Raki! Zabijamy! Ale maruchy! Walcz! Co on robi? Czyli mamy bieganie. To bardzo można sobie przypominać film Zagubieni. Gdzie my się rozbijamy i tutaj mamy taką właśnie dżunglę. Nie, grafika jest naprawdę ładna i jak tak patrzy się, to można myśleć, że jakiś film albo co. O! Ale widoczki! O, jak woda spada! Ale to ładne. It's 100 leagues or more to Havana. Co on gada?
Sam ze sobą? Są jakieś domy. To ktoś mieszka tutaj. Fajnie, on taki skoczny jest, taki akrobat. Nie wiem, co mam robić, o co chodzi. A, ciekawe, czy tam... O! A to... Wow! Ale on jest ładny akrobat, on nawet wchodzi tam, gdzie ja chcę, żeby on chciał. Jaki mał piszon. Fajny taki młody, skoczny chłop, a nie jak ten dziad w jedynce. To on... Nie lubiłem. Wow! Ale wysokość! My się tak już wspnęli, tak na górę. Wow! Żyje! Co tam? Ktoś tam biegnie! Będę za nim biegnął. We could work together on this. Co on? On taki też skoczy. To jest jakiś kolega? Wow! Ale na główkę! A jakby tam jakiś kamyk był, to ja nie wiem. A ty już ładniejsza wodniczka, już wygląda jak... Co? Strzelił mnie! Zaraz go zabiję! Wow! Ale to są dobre! Zabiję! Wow! Ale dostał! Nie no, to jest gra jak Piraci z Karaibów. Kto oglądał, to wie. O! On ubrał jego ubranie jak Hitman. That schooner'll do me just fine. A, ale widoczki. Nie, ta grafika jest taka ładna. Ła. Ludzie. Zaraz zobaczymy, jak się walczy. Co? Głupie są te, co się pokazują i nam przeszkadzają. Zobaczymy, czy... Zadusił! Czy trzeba tak tylko nawalać jeden klawisz jak w tamtej części, czy można coś jeszcze tu? To było nudno, tam się tylko tak nawalało. Ja widzę, że to też tak, nawet nie musimy wybierać koło bić. Ale ładne są walki, takie jak w... No. Co za... By God's grace, you saved me. Kościół. Szkoda, że w grze nie ma polskiego dublażu. Tylko głupie jakieś są napisy i co trzeba czytać, nie wiadomo, tak co mówią. Ale wodiczka! Jeny! Jak z jakiego filmu, takie ładne... Można się pomylić, jakby to jest... Jakieś, nie wiem... programy te...
Nie no, wodniczka to jest najładniejsza w żadnej grze. To jest ładniejsze niż w Yoskauze. Patrzcie, jakie to jest fajne. Nawet ryby tutaj pływają. Tutaj... Ale... Szkoda, że nie można tam wszędzie chodzić po tych górach, tak... to by była już najlepsza chyba gra. Jak GTA, tylko w starych czasach, z piratami. No. Fajnie on tak wszystko... Wszystko łapie, co pod łapy. Co? Płyniemy! To jest fajne! Wszędzie takie dżungle, takie tropikalne krainy, a my pływamy statkiem. There's a tug of the wind at my hair. Oh, I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean. The raw stink of possibility. That's a top way of seeing it, mate. We've really opened it up now, haven't we? Będzie jakaś strzelanina po walki. Wow! Gruby prawie zleciał z tego buzderka. Nie, nic takiego teraz się nie dzieje. To ja wam pokażę, jak już... No i teraz się nie da przyspieszyć. Czemu? Raz się da, raz się nie da przyspieszyć. To jest jakieś nienormalne. Jesteśmy teraz w normalnych czasach, bo to są takie przemiany. Raz jesteśmy w czasach normalnych, a raz właśnie w tych takich, tych, no, co piraty. Ta mama teraz coś mi gada. Nie mogę sobie tego przyspieszać. No co? To ja mogę tutaj patrzeć. Fajnie, jak prawdziwe. I co? Czemu ja nie mogę nic robić? To jakiś taki komputer. Tutaj widać te statki. Are you okay? O co chodzi? No, czego chcesz, babo? That's it. Down. Co? Co? Are you okay? O co ci chodzi? So far so good. Let's get you up. So, welcome to the Sample 17 project. Stop. Before you get started, you're gonna need this. Jeny, ty znowu pokazówki się nie da przyspieszać. Szpi tutaj, ale tu nagle przemiana. Wstać z oczu. Mogę chodzić, tutaj są czasy takie normalne. Jakiś murzyn. Cześć. Nie ma przejścia. Co? Gdzie on jest? Znikający murzyn. Jakby mi ktoś kiedyś to teraz pokazał i powiedział mi, że to jest Assassin's Creed, to ja bym nie wierzył. To można się pomylić z jakąś inną grą. Strzelaniną, a po co? Jesteśmy w jakimś takim domie. Chinka! Cześć! O, jestem murzyn! Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole story to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Edited versions of real history.
but only the exciting part. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Taki sam. A ty na siedzi jeszcze taki sam. Co to? Za bliźniaki? A! Co? Kupujesz sobie jedzenie? Także wiem, co mam wejść. Batonik bierze. Ale prawdziwe. Fajnie kupi sobie batonik. Otwiera jak gipsy. Ale nie prawdziwe. No. Smacznego. Chodźcie, taka wodyczka jest. Rybki. Trzeba nawet w domie. No dziwne. Chyba mamy jakiś taki ten w kajce. Flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Hi. Jak to się robi na tym? Ha! Jedziemy! Ła! You ready? Let's go. No już jesteśmy w czasach starożytnych. Mamy jakieś miasto. Tam były takie długie te pokazówki, tam się chodziło jakieś gadaniny, ta baba cały czas coś gadała, a nie dało się tego przyspieszyć. No mamy taki napis Assassin's Creed. No i znowu jakaś pokazówka, krótcy, tutaj więcej gadaniny, a gry. No dobra, mam jakąś kapuzę, mam, tutaj, patrzcie, jaka ta wodyczka jest taka fajna, jest taka jakby zielona. To jest super fajne. Jak w takich tropikalnych krainach. Tutaj idziemy. A... Ludzie różni są. Nie można ich bić. Nie wiem, czemu ja nie mogę bić. Gdzie ucieka? Bo w GTA jest fajne to, że możemy wszystkich ludzi tak nawalać i... A tutaj jakoś teraz nie mogę. Co? A mogę w nich tak skakać. Co sprzedajesz? Ryby. Nie ma sprzedawania. Mamy to miasto. Ciekawe, czy wolność. A. Ła. W grze są pistolety. Jak... Ale fajnie. Sarenka? A, w grze mamy do wyboru różne rodzaje mieczów. Tylko, że nie można ich wziąć, tylko dopiero może ten. Fajnie, że są pistolety, ale szkoda, że nie mogę im ich wziąć. To była szalenina normalnie. Weszły tak wysoko, tam jakiś kościół. Wracaj! W końcu jakaś akcja! Gonimy tego! Chodź tu! Dostał kopniaka! Należy się! Czemu nie mogę go dobić? Miecz weź! O! Wal go! Co?
się pomyliły. Wracaj do kombajów. Tutaj mamy takie całe wolność miasta, ale musimy cały czas misję robić, co jest trochę głupie. W końcu bitka! Będziemy bić się z ludźmi. Ha! No bij! Co jest? Wal! Krócy. Co? Ła! Uniknęłem! E jest obrona! Takich odpycha! Ła! Co to jest? Co to ja mam napisać? Ha! Mordobitki są głupio zrobione, bo musimy naciskać to, co tu jest na ekranie, a nie możemy walić jak chcemy. Bo jak to jest, że E to E, a jakże co, to innego. Kruci! Macie! A! Ale bo... Już jest po tym i walczymy z mieczami. Dawaj! Co jest tak jakoś trudno? Ła! Walcz! Umieram! Ucieczka! Ajajaj! Dobra, walka w tej grze jest jakaś trudna, dziwne. Nie mogę ich pokonać. Uciekam, może uda mi się ich ucieknąć. Powiem w grze popra... Co? Złapał mnie! Poprawiono to, co było głupie, a jest teraz fajne. Podobają mi się czasy... Krócy! Ale oni jak oni mnie doganiają? No... Fajne są czasy piratów, takie statki pływają. Jeny, dajcie spokój! Co? Nie wiem co. Ucieknę do wody, zobaczymy czy oni umią też pływać. Na co? Pływają! Tak jest! Patrzcie! W grze są kotki! A nie da się zabijać! Szkoda, że to jest taka wolność... Karabiny! Może... Ło! Mamy karabin! Może... Ło! Jak w strzelaninie! Można strzelać jak w jakiejś strzelaninie! To już gra się zamienia w strzelaninę. Krucy! Masz! Fajnie! Nie no, w tej grze to jest... mamy z oczu, mamy strzelaninę, czasy różne. Granaty są! Ja nie wiem jak rzucać. No, tu macie wszystko połączone w jedność. Jeszcze piraci z Karaibów. Wszystko! No. I to jest właśnie Assassin's Creed 4. Jest to gra bardzo dobra. Polecam ją wam. Polecam, jak ktoś lubi piraty, różne takie czasy, takie rodzaje. To jest gra dobra. Jak ktoś lubi akcje, bitwy, strzelaniny, pływania statkiem, GTA. Jak ktoś lubi troszkę otwarty świat, ale tak nie za bardzo. To polecam wam. Możecie tam... ściągnąć, ona trochę długo się ściąga, ale polecam wam grę,
Jest bardzo dobra i fajna, akcjowa, ładna grafika i serwus.